Cześć, witajcie, ja jestem Natek i w tym filmie gram znów w Beam Engine Drive i w tym filmie też będziemy robić scenariusze, te najnowsze. W tym filmie zrobię te trzy, co są tutaj na górze, a w którymś z przyszłych odcinków zrobię te trzy, co są tutaj na dole. No to ja myślę, że zacznę z tym, Collect Mountain. To ten scenariusz już mi się wczytał. Tutaj w opisie pisze, żebym zebrał wszystkie 15 tych punktów, co się tutaj na czerwono świecą. I mogę zresetować auto przyciskiem w prawo na kontrolerze do ostatniego takiego znacznika, którego wziąłem. To ja myślę zacznę. Zobaczymy jakie auto będę miał do tego zadania. Dobra, jak widać mam Ibishu Hoppera. Dobra, no to jedziemy. Dobra, tutaj już jest jeden. I tam na górze po lewo piszę, ile już zebrałem. I tutaj na dole po lewo piszę, jakie jest nachylenie mojego auta. Nie, wow. To było naprawdę blisko. Dobra. Teraz tutaj na górę jedziemy. Spróbuję pojechać tędy. Dobra. Tutaj tak, tutaj jest znacznik. Tutaj cofnę. Może to tak. Ale jak na razie ani razu nie uszkodziłem mojego pojazdu. Dobra. Już 4 z 15 mam. I teraz idziemy tutaj. Tutaj w lewo. Tutaj są jakieś przeszkody, jakieś kuleczki. Mam nadzieję, że dam radę przez nie przejechać. Dobra, udało się. W sumie myślałem, że mi się nie uda. Tutaj jest kolejny znacznik. Dobra, mam cię. Nie. Dobra, to... Tam na górze. Tutaj widzę, że jest jakiś wjazd na górę. Ale żeby się do niego dostać, muszę chyba tutaj na dół zjechać. Dobra, na szybko. Wow, wy to widzieliście? To było naprawdę fajne, myślę. No teraz tutaj cofamy, będzie się trzeba rozpędzić. No jedziemy! Ja chyba się troszkę słabo rozpędziliśmy. O nie! Okej. Nic się nie stało. To jedziemy. Tutaj mamy przeszkoda i kolejny znacznik. A tam jest skocznia. Ale myślę, że na razie pojedę tędy, bo tam widzę kolejny znacznik. No, nie chcę zniszczyć od razu mojego auta. Jakby chcę mieć jak najmniej restartów, a więc może nie chcę za bardzo skakać, żeby nie ryzykować zniszczenia. Okej. Tutaj mi się uda wjechać? Mam nadzieję, że tak. No to jedziemy. Mam znacznik. Dobra. Nie wolno ci się przewrócić. O, wy to widzieliście? No było normalnie perfekcyjne. Tak, chcę pojechać tutaj na dół. Tutaj. Tutaj mamy znacznik. Teraz zostało jeszcze tylko 5. Dobra, jedziemy. Dobra, udało mi się. Tutaj na górę. Dobra, jestem. Teraz tutaj się będzie trzeba rozpędzić. Tam na górę wskoczyć. Jedziemy. No, to było naprawdę na styk. Nie! Dało mi się, ale spadłem. Jedziemy. Nie! Jest jedyne wejście tutaj na górę. Chyba z tamtej strony też widzę jakieś wejście. Dobra, mam. W sumie poszło dużo lepiej niż myślałem.
Dobra. Jedziemy. Jedziemy. A może jednak nie? Ja jak się teraz zastrawałem, to zobaczyłem, że tam jest jakiś znacznik. Tam przyszedłem, no. No to zjeżdżamy tutaj. Okej. Teraz się będziemy mogli tutaj rozpędzić. No to jedziemy. Tu. Jedziemy. Dobra. Mamy tego znacznika. Teraz tam na samą górę. Teraz tam na górę się będzie trzeba dostać. Znowu. Dobra, jedziemy, jedziemy. Dobra. Jest tylko ten ostatni, co tam jest. A tutaj są takie... takie rury jakby. Spróbuję tak ustawić koła, żebym... po nich. Żebym jechał po rurach, a nie koło nich. To... jedziemy. Nie. To jedziemy, jedziemy. Tak, 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 tak. Udało się. Udało się. To teraz bierzemy ostatniego i kończymy ten scenariusz. No, sukces. No to właśnie zacząłem drugi scenariusz. No to jestem już na mapie Włoch. Jak widać, wszystko się powoli wczytuje. I tutaj pisze, że w tym scenariuszu będę jeździł różnymi pojazdami z punktu A do punktu B. Nie ma limitu czasowego, ale dostanę tylko jedną próbę na jeden pojazd. I pisze też, że mogę zniszczyć moje auto tak długo jak chcę, żebym tylko dojechał do celu. To w tym scenariuszu muszę jechać Bishu Covetem przez 961 metrów. Chyba też tak długo nie będzie. No to ja myślę, że już mogę zacząć. Start. Nie dostałem jakiegoś super wypasionego auta. Spróbuję trochę tym autem podriftować. Skoro tutaj jadę w lewo, to sobie tutaj jej zetnę. Dobra. O, co, chyba coś odpadło. No. Coś mi odpadło. Dobra, no to zostało mi jeszcze pół kilometra. Myślę, że skoro te scenariusze są takie krótkie, to zrobię chyba... dwa takie, bo z tego co rozumiem, to scenariusz za każdym razem jest inny i za każdym razem mam inne auto i inny cel mam i inną, no i muszę dojechać do innego miejsca. Dobra, to o. Wy to widzieliście? Tak ładnie zadriftowałem i tutaj już i mogę tutaj jechać tyłem. Zalicz mi? Dobra, zaliczyło. Dobra, jestem pierwsze miejsce. No to spróbujmy jeszcze raz. No to teraz mam do przejechania 5 km. Pisze, że jest 7 godzina na wieczór i pisze też, że będzie dużo innych pojazdów jeżdżących. W sumie fajne auto dostał, naprawdę. Wy to widzicie? Mam mało paliwa, ale miejmy nadzieję, że mi się uda dojechać. Tutaj widzę, że mam coś takiego jak turbo, dzięki czemu będę mógł jechać jeszcze szybciej. Jej! Dobra, nic mi się nie stało. Mogę polem pojechać. Myślałem, że ładnie zadriftuję. Nie,
Dlaczego ja nie jadę? Nie utknąłem. No to obawiam się, że mi się to nie udało. No to spróbujmy teraz ten ostatni scenariusz. Port Escape się nazywa. No to zobaczmy, jaki on będzie. No to ten scenariusz się nazywa Port Escape. I w opisie pisze, że nie ma czasu, żeby tłumaczyć. I pisze też, że muszę uciec z portu jak najszybciej, jak to możliwe. A więc, no to jedziemy. No to jak widać, autem, którym teraz jadę, to Ibishu Pessima. Dobra. Dobra, tam pisało, że droga zamknięta. Dobra. Tutaj przejeżdżamy. Teraz tu. Tutaj. Dobra. No, na drifcie. Dobra. Teraz tutaj. I tutaj teraz. Nie. Dobra, leciutko. Dobra. Nic mi się nie stało. Tutaj trochę było gorzej. Ale myślę, że to nie szkodzi. Jedźmy dalej. Tu. Raz tu. To skręcamy. A ten drift był, myślę, perfekcyjny. Dobra, to idziemy tutaj. Wow, skaczemy, zwolnione tempo. Wow. Nie myślałem, że moje auto... Nie myślałem, że to auto aż tak się popsuje. Dobra, samo skręcę w prawo. Tylnymi kołami skręcę w prawo. Ale myślę, że jakoś uda mi się tam dojechać. No to jedziemy. O nie! Tutaj widzicie? Tutaj jest policja. Policja jest. O nie! Padłem do wody. Wow, co się tutaj stało? Ej, no co tu się stało? No to prawie jak w Scrap Mechaniku. To prawie jest jak w Scrap Mechaniku, że jedziesz, wjeżdżasz w drzewo jakieś albo coś i drzewo jest w twoim aucie. Perfekcyjnie. No to teraz idziemy tu. Teraz jak będę mijał tamtego policjanta, to muszę naprawdę się rozpędzić. Dobra, no to jedziemy. Szybciutko. Dobra, jedziemy. Jest skocznia tam? Tak, skocznia. Pisze jump on. Pisze, żebym skoczył na tą... na pom. Ciekawi mnie, jak tam z tym policjantem. Wow. Jeszcze o to zawadziłem. No to... Robiliśmy w tym odcinku 3 scenariusze. W jednym z następnych odcinków zrobię te kolejne 3 scenariusze. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu scenariusz, a ja wam przypnę serduszko. No to subskrybujcie, łapkujcie i cześć!